Uczcie się z Leo. Leo maluje. Dobrze, Leo. Ty pomalujesz te ściany, a ja dokończę robić podjazd. Pamiętasz kolejność czynności, które masz wykonać? No, jasne, Bob. Jeszcze nie, Leo. O co chodzi? Najpierw wyłożysz chodnik papierem, żeby nie pobrudzić go farbą i okleisz taśmą wszystkie szyby. Racja. O tym zapomniałem, ale już pamiętam. Proszę, betoniarko. Gotowa? Zaraz wszystko będzie wymieszane. Dzięki, betoniarko. Leo! Zaczekaj chwilę! O czym znowu zapomniałem? Musisz wypełnić pęknięcia w ścianie, zanim rozpoczniesz malowanie. O, tak. Tylko cię sprawdzam, Bob. Zaraz to zrobię. Świetny cement, betoniarko. Dzięki, Bob. Trzeba to wyrównać. Czekaj, Leo! O, co teraz? Na wałku masz za dużo farby. Będzie ci z niego kapać. No dobrze, troszkę go odsączę. O, jest równiutko, Bob! Idealnie! Dzięki, betoniarko. Chyba teraz zasłużyłem na koktajl. O, a co powiesz o mojej ścianie? Dobra robota, Leo. Widzę, że o wszystkim pamiętałeś. To świetnie! Więc myślę, że też zasłużyłem na koktajl. Prawda? Stój dokładnie tam, gdzie stoisz i ani kroku dalej. O, dobrze. Ani kroku dalej? Tak, już i tak ich dość narobił. Leo, ani drgnij. Dokąd idziesz? Do środka, idę po koktajl. Dobra, więc zaczynajmy je wbijać. Zaraz, chwileczkę. Pamiętaj, żeby sprawdzić, czy wszystkie słupki mają tę samą długość, bo kiedy je wbijemy, muszą być równe.